Nasza miejscóweczka. No więc jeziorko, tam są góry, a tu jest jakaś plantacja. I tu jest napisane No Free Camping. Ciekawe co to znaczy, bo tam jest namalowana przyczepa i namiot. Ale nie ma kampera. Może to znaczy, że free, że takiego wolnego. Myszon, ready? Jedziemy na gardę. Miejsce, w którym dzisiaj spaliśmy, to jest to samo miejsce, z którego wczoraj wyruszyliśmy na rowery. Wczoraj już tak późno wróciliśmy, nie mieliśmy normalnie siły, ciemno się zrobiło. W jakiejś części przejechaliśmy tą ścieżkę po ciemku, tak było trochę creepy, ale daliśmy radę, około 40 km w jedną stronę. Tutaj piszę na tej miejscówce, tak próbowałem to znaleźć na internecie, co to jest to No Free Camping. Co to dokładnie znaczy, ale nie mogłem nigdzie znaleźć. Wydaje mi się, że to znaczy free camping, że po prostu ani przyczepy, takie wolno stojące rzeczy i namioty, bo tutaj stał kamper na dole, dalej stoi zresztą. Taki na niemieckich i tam stał całą noc, też przejeżdżała policja dzisiaj. Tutaj jakoś nie było problemu. Święta woda. Myszona poświęcimy, może mu tego diabła za skóry wygonimy. Co tam jest? Woteczki, normalnie tu jest ten. Widzisz? Ale creepy, patrz te sztuczne kwiatki. To już ale kurwa jak z horroru wygląda. Wygląda jak właśnie. Patrz te ściany. Takie kościoły, co to moje. Masz te miski do święcenia, do tego, do wody tej. Święcone, no. A nie widać z przodu, nie? Nie. Tam coś się świeci. Takie światełko. A co z drugiej, to samo będzie widać. A to obok jest opuszczone. Włoskie klimaty. Musimy się dowiedzieć, co to za drzewka są, bo to nie wygląda jak winogrony, winorośle. A ładnie pachnie. Bez rukoli, kurde, zapomniałem.
Nie popatrzyłem, czy rukola jest. Damy ci piczku, maszyn. Fajne miejsce na dziko, można tu autem dojechać. Ciekawe, czy by się ktoś czepiał. Nawet woda jest. Ładny widok. Tylko pod górkę trochę, by było nierówno. Ale fajnie. Teraz już wiemy, co to jest. Na początku myśleliśmy, że to są uprawy winogrona, ale trochę nam to nie pasowało, bo to tak dziwnie kwitnie. I to są jabłka. Wyczytaliśmy, że ten region słynie z uprawy jabłek. Ciekawe, jak te jabłka smakują. Czy są dobre, czy takie sztuczne. Ścieżki to tu są super. To czasami ich pokazują, że ścieżka jest nie wiadomo jak długa, a się okazuje, że potem większość jest po ulicy. A tutaj ta, którą jedziemy, jest cały czas tylko dla pieszych i rowerów. I się nie kończy. A tutaj są te jabłkowe sady. Jesteśmy właśnie na kempingu, takim agroturystycznym. Czekamy na pana, dzwoniliśmy, tu wszystko jest otwierane, nikogo nie ma. Ale dzwoniliśmy, pan zaraz przyjdzie. Fajne miejsce, są prysznice, jest też woda i jest też zrzut do szarej wody. I pewnie toalety. Jest wifi, jest kawiarnia. Zobaczymy. Raczej są miejsca, bo nie widzę, żeby tu ktoś był. To pisało, że są cztery miejsca. I tutaj tak wygląda, że cztery miejsca dla camperwanów, a to chyba jest na namioty. Bo tam są dwa namioty w sumie. Wolałbym tutaj niż tu, ale jak będzie tu, to też nie jest źle. Paczko, pani przyszła, bardzo miła. 30 euro za noc, bez prądu. I możemy wyjechać, o której chcemy, bo nie jest busy, to nawet możemy zostać do wieczora jutro. Zajebiście. Fajne miejsce. Wybraliśmy to, bo jest w miarę równe. Tamto jest trochę takie... No też nie jest złe, jak biedy. Oni tam mieszkają w tym domku. Pani mówi, jakby coś trzeba było. Wi-Fi, Rifi jest. Tam są showerki. I co jeszcze? I też mają wypożyczalnię i bajków. Może skorzystamy. W sumie nie zapytałem, ale mają kawę w środku i mają fajny ekspres do kawy. I też fajne mają koty. Popatrzę, skubany. Może krzesełka wyciągniesz, to sobie usiądziemy i zjemy. Thank you.
kocurze. Obiad i lokalne wino. A potem na rowery. Mysz on się relaksuje. Mysz on pojadł. Fajne, czyste. Tu zwrócę. A tu jest prysznic, fajne. Zobaczymy. Jesteśmy teraz w tym miasteczku, gdzie jest ten kemping agroturystyczny. Niedaleko. Taka szkoła, trochę creepy. Wygląda jak poprawczak. Sklep oczywiście zamknięty już o tej godzinie. Tu nikogo nie ma, nie? Jest to. O 17 pewnie. Puściutko, idziemy środkiem ulicy. Wszędzie okna pozasłaniane. Spacerujemy sobie po tej wiosce tutaj. I tak jak już wcześniej zauważyliśmy, tutaj co na każdym prawie podwórku jest kamper. O, tu jest jeden. Kamper. Kurki na kempingu. Mason, patrz, kury. Kozy, no. A tam są konie. Pogoda się robi. Jedziemy. Przestał padać. Przyjechaliśmy teraz na taki parking w centrum Trydentu. Ale słabo wygląda. Fajnie, że tutaj można spuścić szarą wodę i czarną, i też jest woda. Koszt to euro za godzinę albo 5 euro za całą dobę, 24 godziny. Tylko taki dosyć ruchliwy, w takim ruchliwym miejscu jest. Tutaj jest jakaś autostrada z tyłu. W ogóle tam dalej. Tu też na Park for Night ktoś pisał, że są tacy bezdomni, czy jakoś ich tak inaczej nazwał, gypsy, coś w stylu gypsy. Tamten kamper, który stoi za mną na takich starych włoskich rejestracjach, i tam jacyś tacy widać ludzie dziwni są, i że ten kamper tu chyba już stoi długo, dlatego jedziemy gdzie indziej, bo to miejsce jest takie sobie. A to jest drugie miejsce. Znacznie lepsze widoki, cichutko i fajny widok na panoramę całego Trentino czy Trento. Może tu zostaniemy na noc, nie ma żadnych znaków zakazujących i na Park for Night też nic nie było napisane, żeby tu jakiś problem był ze spaniem. Fajnie, bo jest dużo wieżek do pochodzenia, a widok jest za je fajny. Dzisiaj trochę zimno w ogóle jest. 11 stopni. A wczoraj tak ciepło było i w ostatnie dni. Dlatego dzisiaj musimy sobie pochodzić trochę. Nie będziemy jeździć na rowerach. A może jutro i pojutrze. A tu też jest park na dole. A to tu są ruiny. To my jesteśmy na ruinach. Kranik jest. Ale wody... nie ma. Zakręcona. Ale parking jest w porządku. Nie musi być wody. Na kempingu dzisiaj zatankowaliśmy.